Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym rozpakowaniu. Tym razem rozpakowywać będziemy tą właśnie myszkę firmy Gigabyte. Jest to model Air M93 Ice. Bezprzewodowa myszka skierowana bardziej do użytkowników komputerów biurowych, laptopów niż do graczy, natomiast zapowiadająca się całkiem ciekawa. Sprzęt taki kosztuje plus minus jakieś 150 zł, więc nie jest to najtańsza myszka bezprzewodowa. Natomiast jak na firmę Gigabyte sądzę, że będzie bardzo porządnie wykonana. Zobaczmy sobie, co mamy ciekawego na kartoniku. Jak widzicie, opis technologii Gigabyte Ice. Jeden sensor radzi sobie z praktycznie każdą powierzchnią, nawet takim ekstremalnym jak szkło czy lód. Jest też informacja o baterii, którą możemy doładować. Z drugiej strony to samo w innych językach. I mamy też przykłady tych takich nietypowych powierzchni. Szkło, drewno, skóra, kamień, a nawet ubranie. Czterokierunkowa rolka, czyli rzecz bardzo przydatna w pracach biurowych. Programowane przyciski boczne, przycisk do free scrollingu, czyli takiego szybkiego przewijania stron, wejście micro USB na doładowanie baterii, zmiana DPI w locie oraz bardzo dobry design, komfort użytkowania. Możemy sobie podejrzeć, jest taka całkiem spora. Tu mamy też opis tej technologii Gigabyte'a. No dobrze, informacje z pudełka już sobie poznaliśmy, teraz pora ją wyjąć i troszeczkę obejrzeć. Okay. Dobra, i widzicie tak, sama myszka, tutaj jest mikroodbiornik, miejsce na baterię, bateria jest już w myszce i tutaj coś jeszcze mamy, czy już raczej nic. Mamy kabelek USB, mikro USB do ładowania tej bateryjki. No i sama myszka, moi drodzy, powiem Wam, że taka całkiem przyjemna, dość wysoka, dość duża. Natomiast nie jest to jeszcze taki rozmiar myszek gamingowych. Co ciekawe, myszka jako tako nie ma ślizgaczy, ma tylko takie wystające elementy z plastiku takiego chropowatego, a więc pewnie ciężko by się grało przy pomocy tej myszki. Widzimy też sam sensor, bardzo nietypowy, oraz włącznik, wyłącznik tej myszki. No dobra, i tutaj mamy baterię. Czyli rozwiązano to tak, że nie ma tutaj jakiejś wbudowanej baterii, po prostu wkładamy sobie paluszka, akumulatorka, czyli takiego, którego można ładować, i sobie tym kabelkiem doładowujemy. Fajnie, bo nie trzeba wyjmować tej baterii, nie trzeba mieć osobnej ładowarki do tych paluszków. Wystarczy to zrobić w myszce. Pewnie nawet da się ładować i używać jednocześnie. To sobie sprawdzimy. Ja Wam wziąłem ją na chwilę na podkładkę, więc wtedy dużo lepiej chodzi, pomimo braku tych ślizgaczy, więc może nawet da się pograć. Po boku mamy przyciski, które chodzą lekko i cicho. Przyciski główne też całkiem fajnie. Rolka wydaje się być niezła. Faktycznie chodzi przed tył na boki jako przycisk. Mamy przycisk free scrollingu i DPI. I z drugiej strony nie ma już nic. Samo wykonanie myszki, powiem Wam tak, tandeta to nie jest, natomiast też nie zwala mnie przynajmniej z nóg. Tak więc myszka wykonana solidnie, w miarę porządnie, ale bez przesady. Ja zabieram się za testy, czyli w sumie za najważniejsze. Zobaczymy, jak tej myszki będzie się używało, jak będzie się zachowywała w pracach takich domowych, biurowych, oraz też sprawdzimy ją pewnie troszeczkę w grach i dam Wam znać, co o tej myszce myślę po jakichś 2-3 tygodniach testowania. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!